Mieliśmy już w tym sezonie dziewczynę z gitarą, teraz czas na chłopaka z gitarą. Poznajcie Tomka Motykę. Dzień dobry, witam serdecznie. Nazywam się Tomek Motyka, mieszkam we Wrocławiu. Nazywają mnie pieśniarzem, balladystą. Piszę własne piosenki, jak i również piosenki powstają do słów autorów tekstów, tak jak Bożena Spryńska, Karol Hum, Janusz Czerwik czy Grażyna Pawlas. No cóż, więcej mogę powiedzieć o sobie. Też jestem takim muzykiem, grajkiem, który wakacje spędza w Bieszczadach i tam grywa w różnych miejscach. Można mnie tam też spotkać. Jestem z dorobkiem 5 płyt właściwie i 120 piosenek autorskich, więc niemały dorobek od 2018 roku, kiedy wróciłem do swoich pasji, czyli do muzyki między innymi, ponieważ jestem człowiekiem z wieloma pasjami. Jak podkreśla, jest bardzo mocno związany ze swoim miastem, Wrocławiem. Jego piosenki to podróż przez krainę łagodności, ale nie pozbawiona nieraz kąśliwych opisów otaczającej nas rzeczywistości. Czas, byśmy go poznali bliżej. Tomek Motyka razem ze mną. Dzień Witam dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Podróż z Wrocławia udana? Może nie z Wrocławia, ale z Lublina w tym razem. No właśnie, dlaczego? Dlaczego z Lublina? No akurat z biegiem okoliczności braliśmy udział z moją koleżanką w festiwalu Bakcynalia, jednym z najstarszych festiwali studenckich. No i wygraliśmy go przypadkiem. No przypadkiem tak się stało, że wygraliśmy. To tak chyba jest radość, co? Bardzo, wielka. No tak. To właśnie, to jest chyba najważniejsze, żeby tak spełniać kroczek po kroczku swoje marzenia. Tak. A jak to u ciebie jest z tym spełnianiem marzeń? Czy to był pierwszy festiwal, a nie sądzę? Nie. Tak naprawdę solowo to od 2018 roku, kiedy wróciłem po 25 latach do muzyki, bo miałem przerwę wtedy dość długą, czyli rodzina i tak dalej, czyli człowiek się pozbywa trochę pasji. To jak wróciłem, zrobiłem kilka piosenek, które wydawało mi się, że mogą być dobre na festiwal piosenki poetyckie. I tak się zaczęło od tego wszystkiego i od tego czasu powstało ponad 120 piosenek, z którymi startowałem na różnych festiwalach, natomiast z różnym skutkiem, ale generalnie wiele festiwali jako laureaty drugiego, trzeciego miejsca, czasami pierwszego też gdzieś. Ty na co dzień w swoim życiu zawodowym nie jesteś związany ze sceną, co prawda teatralną. Tak. Jestem związany z teatrem objazdowym. Nie będę wymieniał tutaj nazwy, żeby tutaj inni się nie byli pokrzywdzeni, bo tych teatrów objazdowych jest trochę w Polsce. Natomiast jednym z wrocławskich teatrów jestem związany, gdzie jeżdżę jako kierownik realizacji spektakli, czyli pilnuję wszystkiego, żeby się odbyło dla dzieci i młodzieży. To są spektakle. Powiem ci, ciekawa praca, bo na pewno kawał Polski zwiedziliście. I to są chyba plusy. Znaczy, plusy z tym zwiedzaniem to jest tak różnie, dlatego że jak przyjeżdżamy czasem do hotelu, to idziemy raczej wypoczywać, a to miasto zostawiamy sobie kiedyś, jak prywatnie może przyjedziemy. Ale się zdarza tak, że jesteśmy czasami w różnych miastach 2-3 dni gramy, wtedy jest czas na jakieś zwiedzanie i na chodzenie po mieście. Na przekór wszystkiemu, chciałabym powiedzieć. Na przekór. I nie mówię tego bez powodu, bo właśnie teraz do tego chciałabym przejść, twoja piosenka. Znaczy to jest do słów Karola Huma, bo Karol Hum, mój przyjaciel, zaprzyjaźniony poeta, napisał ten tekst. Od 3 lat korespondowaliśmy ze sobą, jeśli chodzi o teksty. Zawsze czytałem, jakoś tak nie podchodziły. Natomiast wysłał mi ten tekst tak niespodziewanie, tak nagle, kiedy wróciłem z Bieszczadów, bo grywam w Bieszczadach swoje koncerty. I mówię, jaki fajny tekst, bo tam gitara jest, na strun nie mam wcale i tak dalej. Mówię, fajny. I tak wziąłem gitarę i zacząłem nucić. I tak powstała właśnie ta piosenka, która powstał w dwa dni, a na trzeci dzień już Karol zmontował teledysk. A już za chwilę na grajwkowej scenie Tomek Motyka i piosenka Na przekór. Jeżeli waszym zdaniem należy bezwzględnie docenić przesłanie, które niesie i talent wykonawcy, to musicie wysłać SMS pod numer 72068. W treści wpisujecie gwiazda.tomasz. A teraz mnie nie pozostaje nic innego, jak zrobić tak i życzyć ci powodzenia tutaj na naszej grajwkowej scenie. Ślicznie dziękuję. Nieustannie mam takie wrażenie, że mi z wozem tym wciąż nie po drodze. Czas odmierzam, za szybko mi płynie, to jednak złodziej. Dzień za krótki, noc nagle mija,
Niby wiem, czego dziś pragnę, marzę, by się z żółtych w zielone zmieniły tła kalendarzy. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. A mnie jeszcze muzyka i wiersze gdzieś po głowie tak chodzą stłoczone, niczym chmury na niebie błękitnym, wściekle wzburzone. Jest mi z losem tym wciąż nie po drodze, na gitarze już strun nie mam wcale, grać nie mogę i śpiewać nie mogę, zostaje balet. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Niczym szaman w ognisko wciąż patrzę, wyczytałem, że jeszcze też mogę los oszukać, udając się dalej w przeciwną drogę. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. Myślę sobie, że świat to za mało, wszędzie byłem i wszystko widziałem, choć czas się zdawał stać w miejscu i być, to go nie miałem. To go nie miałem. No i mamy kolejnego wykonawcę, Tomek Motyka. I powiem wam, kochani, że on mnie ujął. Bardzo mnie ujął. Gdzieś jakaś taka poezja śpiewana, od razu Stare Dobre Małżeństwo nasunęło mi się na myśl. Bardzo fajnie brzmiący głos. Znaczy, ja powiem tak, że dokładnie zasłuchaliśmy się tutaj, zapomnieliśmy, że jesteśmy w jury. I to jest też coś, co już daje jakąś gwarancję tego, że ta piosenka nie jest tylko na jeden raz, bo tego się naprawdę przyjemnie słucha i widać, że to jest kompatybilne właśnie z człowiekiem, który to śpiewa. I Tomek mi się chyba bardzo to Tomku podobało i mam nadzieję, że jeszcze zwojujesz dużo. I Tomek tutaj w ogóle chyba skomponował ten utwór, bo on się chwalił, że skomponował sporo tak, utworów. Tak, jest to 20 kilka utworów, Tomku. To. I tutaj duże brawa dla ciebie, że realizujesz przede wszystkim pasję, bo to widać, słychać i czuć. I widać, masz taki swój styl, co też jest istotne. Trochę taki, trochę Kenny Rogers, ale ta maniera widać jest twoja, natomiast był moment, że wydawało mi się to monotonne troszkę, Tomku. Absolutnie nie. Ale nie zgodzimy się z tobą. Nie zgadzajcie się ze mną, od tego jesteście. Ale muszę też powiedzieć parę dobrych słów, że to jest potencjał. I ta prawda w tej muzyce, to mi się podobało. No i chcę się posłuchać więcej, więc dokładnie. Chociaż było troszkę monotonne.